13 października wybory do Parlamentu Polskiego. W naszym studiu dzisiaj kandydatka na posłankę Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zielonych. Witam serdecznie. Dzień dobry pani poseł. Pani poseł. Nie. Ja uważam, że kampania jest przed nami. Wyniki nie są przesądzone. Ten czas kampanii trzeba dobrze wykorzystać na to, by rozmawiać z ludźmi, prezentować swój program. Także miejsce na liście nie decyduje o tym, czy ktoś zostanie posłem bądź posłanką. Decyduje kampania i to, czy cieszy się sympatią i zaufaniem ludzi. No właśnie tak prowokacyjnie chciałem już tytułować panią poseł, bo dla Zielonych to jest wielka szansa na wprowadzenie posłów. I no, chociaż pani tutaj mówi, że miejsce na liście nie mówi jeszcze do końca o tym, czy ktoś się dostanie, czy nie. No ale macie 3 bardzo dobre miejsca w Polsce, także... No tych miejsc jest troszkę więcej, bo rzeczywiście tutaj ja startuję z numerem 2 we Wrocławiu. Miłosława Stępień, sekretarzyni Partii Zieloni, startuje z numerem 2 w Koninie. Tomasz Aniśko jest jedynką w województwie lubuskim, ale mamy także bardzo dobre kandydatki i kandydatów w innych miastach. W Krakowie Artur Mazur z pozycji 10, w Łodzi Magdalena Gałkiewicz z pozycji 8, w Poznaniu Izabela Janicka z pozycji 7, w Warszawie Urszula Zielińska z pozycji 9. Większość z tych osób kandydowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego i uzyskała bardzo dobre wyniki, niejednokrotnie lepsze niż na przykład wieloletni samorządowcy lub parlamentarzyści. Więc pokładam dużą nadzieję w to, że Zieloni będą po raz pierwszy w parlamencie w Polsce, są bardzo potrzebni i mam nadzieję, że będzie to taka drużyna 5-6 osób, które no, naszym założeniem co będzie? Naszym założeniem będzie ciężka praca. Kampania to jest tylko pewien etap, natomiast później w Sejmie jest to po prostu ciężka praca. Ja tak zawsze nawiązuję tutaj do Zielonych w Parlamencie Europejskim, dlatego że należymy do rodziny Zielonych, mamy swoją frakcję w Parlamencie Europejskim, Zieloni Wolny Sojusz Europejski. Do czasu tych wyborów w 2019 roku ta grupa nie była liczna. Tam było około 50 osób, to się zmieniało w zależności tak w przeciągu 5 lat. Natomiast byli to bardzo aktywni europosłowie, europosłanki, mieli bardzo kompetentnych doradców, fachowców, naukowców. Więc mimo tego, że byli małą grupą, to potrafili przekonać do swoich idei i pomysłów europosłów, europosłanki z innych rodzin, czyli na przykład z rodziny ludowej, z socjalistów, od liberałów także, więc naprawdę działali efektywnie. No i życzyłabym sobie, żeby Zieloni w polskim Sejmie też w ten sposób działali. Włączyli, budowali konsensus i dzięki temu realizowali postulaty programowe. No właśnie, a jak będzie wyglądała ta reprezentacja Zielonych w Sejmie? Tutaj mówimy, ja mówię 3 pewne mandaty, pani mówi około 6. To jest już liczba, z którą można założyć koło poselskie. Czy Zieloni będą chcieli założyć koło poselskie, czy wejdą do klubu Koalicji Obywatelskiej? Zobaczymy, jak to się jeszcze potoczy, ilu posłów wprowadzimy, jaka będzie dynamika nowego parlamentu, czyli czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość, czy tę większość będzie miała opozycja, w jakich ramach da się współpracować. Moje podejście jest takie, że my przede wszystkim musimy być skuteczni, że stanie z boku nie pomaga w budowaniu konsensusu. Można mówić tak, że moja racja jest najmojsza i tylko ja mam prawo ją głosić, natomiast nam chodzi o coś innego. Nam chodzi o to, żeby do naszych pomysłów przekonywać jak najszerszą grupę parlamentarzystów i żeby te pomysły krok po kroku znalazły odzwierciedlenie w projektach ustaw, potem w uchwalonych ustawach. Ale jakiejś takiej umowy między wami a Koalicją Obywatelską, że musicie wejść do klubu koalicji, na razie nie było. Mamy umowę dotyczącą Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Koalicja Obywatelska jest jedynym koalicyjnym komitetem wyborczym, który w tych wyborach startuje. Tam są uregulowane kwestie nazwy, czyli właśnie także podmiotów tworzących, czyli Platforma Obywatelska Nowoczesna, Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz Zieloni oraz kwestia także dotycząca podziału subwencji. I to jest umowa, którą podpisaliśmy. Współpracujemy obecnie w kampanii. Ja przyznam, że ta współpraca układa się bardzo dobrze. Tutaj we Wrocławiu naprawdę działamy jak drużyna, mamy wspólne konferencje prasowe, pomagamy sobie nawzajem, na przykład jeśli chodzi o materiały wyborcze, także wzajemne inspiracje, czy w ramach Zielonych, czy w ramach koalicji, a także tutaj kwestia na przykład reklamy zewnętrznej, banerków, które czasami zrywa wiatr. czasami ludzie, więc solidarnie poprawiamy wszystkie banerki. To współpraca międzyludzka kwitnie, a jak jest ze współpracą programową? Bo są pewne chyba różnice między programem czy to Platformy, czy Nowoczesnej, czy waszym. Choćby tutaj myślę o kwestiach aborcji. Ostatnio wasza liderka, teraz mówię wasza, Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że Koalicja Obywatelska opowiada się za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego, a pani jeszcze niedawno zbierała podpisy pod projektem Ratujmy kobiety, który chciał ten kompromis trochę zmienić. Tak, rzeczywiście jesteśmy w koalicji. Gdybyśmy wszyscy mieli takie same poglądy, to bylibyśmy w jednej partii. Koalicja wymaga także ustaleń pewnych programowych. Kwestii aborcji nie ma w naszym programie. Jest bardzo dużo kwestii dotyczących na przykład bezpłatnego in vitro, bezpłatnej antykoncepcji, przywrócenia tabletki po, także bezpłatnej, kwestie opieki okołoporodowej, opieki prenatalnej, więc jest cały bardzo duży taki pakiet dotyczący praw kobiet. Aborcja jest kwestią, która nas różni. My jako Zieloni od samego początku jesteśmy za wolnością wyboru kobiety. Uważamy, że kobieta ma prawo do decydowania. Dwukrotnie uczestniczyliśmy w inicjatywie Ratujmy kobiety, zbieraliśmy podpisy pod projektem liberalizującym prawo aborcyjne. I tutaj w naszych postulatach nic się nie zmienia. No właśnie, zbieraliście podpisy pod projektem Ratujmy kobiety i on odpadł trochę przez waszych teraźniejszych koalicjantów. Nie będę tutaj zaprzeczać. Platforma jest szeroką partią. Ma zarówno skrzydło konserwatywne, jak i skrzydło bardziej liberalne. Mam wrażenie, że odrobiła też pewną lekcję po tym 2015 roku, będąc w opozycji, współpracując z opozycją demokratyczną, z ruchami kobiecymi, bo przecież mieliśmy próby zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, więc mamy nadzieję, że ten pakiet, który uzgodniliśmy, na pewno będzie realizowany, a kwestie dalszej liberalizacji my na pewno jako Zieloni będziemy w przyszłym parlamencie podnosić i będziemy starali się budować co do tego jak najszersze porozumienie, czyli przekonywać także posłów, posłanki Platformy Obywatelskiej do tego, by taką ustawę poparli. Tu wiem, że osoby, które kandydują w ramach Koalicji Obywatelskiej z poparciem Inicjatywy Polskiej czy z poparciem Nowoczesnej, są też w dużej mierze za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. A jeszcze tak wracając do tamtych wydarzeń sejmowych, wybaczyła już pani poseł Chybickiej to, że właśnie wtedy, kiedy ważyły się losy tej inicjatywy, wyciągnęła kartę do głosowania? Nie popieram tego zachowania i rzeczywiście nie było to właściwe, tak samo jak narracja o tym, że głos nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że był to po prostu taki lapsus językowy i mam nadzieję, że teraz dzięki bezpośredniemu kandydatowi z profesor Chybicką, mam nadzieję, że także z senatorką Chybicką już wkrótce, będziemy siebie wzajemnie przekonywać. To teraz może temat, który bardziej łączy i koalicję wewnętrznie, i chyba też wszystkich, klimat. We Wrocławiu, na Dolnym Śląsku samorządy przyjęły apel do rządu o działania. Czy to oznacza, że wkrótce we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w końcu zimą nie będziemy musieli drżeć o to, czy wychodzić z domu, czy nie, czy się zatrujemy tym powietrzem? Mam nadzieję, że tak. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął ten apel głosami właśnie radnych sejmikowych Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, a także bezpartyjnych samorządowców, więc widać, że jest tu wciąż pole współpracy, mimo że koalicję tworzy PiS z bezpartyjnymi samorządowcami. Bardzo dobre wieści płyną także z ratusza we Wrocławiu, ponieważ prezydent Sutryk też powiedział, że nie można negować kryzysu klimatycznego, trzeba podjąć odpowiednie działania. Na razie jeszcze tego pakietu działań nie przedstawił, ale mam nadzieję, że będzie on ambitny. Też miasto Wrocław, Rada Miejska Wrocławia przegłosowała taką uchwałę, że są zwolnione z podatku nieruchomości, które wprowadzają energię ze źródeł odnawialnych, czyli fotowoltaikę, pompy ciepła, więc jest to naprawdę krok w dużym kierunku. Jest bardzo duży nacisk społeczny na to, szczególnie ze strony młodych osób, które są zaangażowane w ruch Extinction Rebellion oraz młodzieżowy strajk klimatyczny, aktywne niezwykle także tutaj we Wrocławiu. I mam nadzieję, że dzięki tym działaniom, także tutaj Dolnośląski Alarm Smogowy mocno działa na serio i Wrocław i całe województwo dolnośląskie zajmie się kwestią walki z kryzysem klimatycznym poprzez przede wszystkim finansowanie, rozwój energii ze źródeł odnawialnych i odchodzenie od paliw kopalnych. Bo smog ma takie troszkę inne jakby i kryzys klimatyczny i zanieczyszczenie powietrza ma to samo podłoże, czyli palenie paliwami kopalnymi. Natomiast no, tutaj nam chodzi o powietrze, czyli o nasze zdrowie de facto, bo nim oddychamy i to powoduje wiele schorzeń, wiele chorób. A zaprzestanie paleniem węglem, postawienie na energię ze źródeł odnawialnych sprawia także, że redukujemy emisję i dzięki temu nie będzie się temperatura ocieplać, tak? I klimat zmieniać. Wywołała Pani tutaj Pana Jacka Sutryka, swojego kontrkandydata z ostatnich wyborów na prezydenta Wrocławia. Jak Pani ocenia działania, bo tutaj słyszę, że chyba dobrze, te klimatyczne zwłaszcza. Tak, klimatyczne dobrze. Wydaje mi się, że dużo się we Wrocławiu zmienia i to w kierunku dobrym. Widzimy też, że będą wydzielane buspasy, więc jest to jasna taka polityka też walcząca po pierwsze z zanieczyszczeniem powietrza, także z zakorkowaniem miasta, priorytetem dla komunikacji publicznej. Dobrze oceniam działania Zarządu Zieleni Miejskiej. Widzę zmiany, tak? Wiadomo, że nie wszystko jest idealnie i zdarzają się sytuacje kryzysowe, natomiast to, co jest ważne, to jest szybka reakcja urzędników na tego typu sytuacje oraz rozwiązywanie ich. A jest coś, co Pani by inaczej zrobiła niż Jacek Sutryk tak do tej pory? Na pewno troszkę ambitniej podeszłabym do kwestii walki ze smogiem. Bardziej zawalczyła o środki unijne właśnie na wymianę palenisk, tam gdzie pieców węglowych oraz przede wszystkim postawiła na termomodernizację budynków oraz szerszy audyt energetyczny. To teraz zmienimy trochę temat, przeniesiemy się na te bardziej ogólnopolskie tematy. Koalicja Obywatelska pokazała ostatnio program gospodarczy. Co oferujecie pracownikom, no i też pracodawcom, przedsiębiorcom? Tak, jest to program, który ma zwiększyć płace pracowników, natomiast w zależności także od rozwoju gospodarczego i nie chce tymi podwyżkami płac obciążać pracodawców. My postulujemy wzrost płacy minimalnej, ale związanie płacy minimalnej ze średnią krajową, czyli żeby płaca minimalna była na poziomie 50% średniej krajowej. Jak średnia krajowa rośnie, rośnie także płaca minimalna. Są także dodatkowe premie dla osób, które pracują, a zarabiają poniżej 4,5 tysiąca brutto. Będzie to tak zwana taka premia 600 zł dodatkowa do pensji. Bardzo tutaj chcemy wspomóc seniorów, czyli osoby, którym przysługuje już emerytura, natomiast które dalej chcą pozostać aktywne zawodowo, które pracują. One będą zwolnione ze składek ZUS. W zależności od tego, czy pobierają emeryturę i to jest ich główna emerytura, a dodatkowo pracują, czy emerytury na razie nie pobierają i po prostu dalej pracują zawodowo, realizują się. Też jest tak zwana premia emerytalna, czyli osoby, które pracują po przepracowaniu 40 lat pracy będą mieć 10 tysięcy takiej premii, po przepracowaniu 50 lat 20 tysięcy premii. Więc to są pewnego rodzaju zachęty, natomiast nie zapominamy także o osobach starszych, które nie mają możliwości podjęcia pracy także ze względów zdrowotnych. Tutaj na stałe będzie wprowadzona 13. emerytura. Kosztowne to, skąd na to wziąć pieniądze? Macie jakiś pomysł? Jest to potrzebne. Jest to potrzebne, też zauważmy, że brakuje w Polsce rąk do pracy. Mamy dużo ogłoszeń, ta praca jest na różnym poziomie, natomiast te oferty pracy są. Nie możemy wypychać osób starszych z rynku pracy, więc chcemy, aby miały jak największą aktywność zawodową i jednocześnie dokładały się, prawda, do rozwoju gospodarczego w Polsce. Czyli emeryci mają to sfinansować, którzy nie pójdą na emeryturę, nie tylko emeryci. To ogólnie chodzi, że będzie więcej miejsc pracy. Mamy też bardzo dużo środków unijnych do wykorzystania. Mamy budżet Unii Europejskiej. Wstępnie on jest niższy niż dotychczasowe budżety w poprzednich perspektywach finansowych. Uważam, że jako Koalicja Obywatelska jesteśmy cenieni za granicą, cenieni w Unii Europejskiej. Potrafimy budować różne sojusze, zarówno z krajami bałtyckimi, z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a także z krajami zachodnimi, więc będziemy mieli możliwość, by ten budżet jeszcze negocjować i by było więcej środków, między innymi na działania związane z zanieczyszczeniem powietrza, z dofinansowaniem energii ze źródeł odnawialnych, na rozwój kolei. To jeszcze wracając też do Pani plakatu wyborczego i Pani hasła, dobry klimat na zmianę. Klimat na zmianę. Klimat na zmianę. To jest klimat, mam nadzieję, że to nie chodzi o ten smog, który tutaj po Wrocławiu hula, tylko klimat w ogóle w Polsce. I pytanie, Czy to jest na pewno dobry klimat? Bo ja tak się zastanawiam. Partia rządząca wyprzedza Was w sondażach o kilkanaście, nawet do 20 punktów procentowych. Lider Koalicji Obywatelskiej w sondażach zaufania, no, delikatnie mówiąc, nie bryluje. A wśród ludzi możemy się śmiać lub nie z takiego powiedzenia, że ci przynajmniej kradną, ale się dzielą. No, nie lubię takiego założenia, że politycy... Czy to jest naprawdę dobry klimat na zmianę? No, hasło jest przewrotne, bo tutaj tak parafrazujemy, że jest czas na zmianę. Ja uważam, że jest teraz klimat na zmianę i klimat na to, by zająć się klimatem, czyli kryzysem klimatycznym. Naprawdę w to wierzę. Tutaj liderką Koalicji Obywatelskiej jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Ona cieszy się dużym zaufaniem społecznym, ma także duże takie rezerwy zaufania, bo jeszcze część osób nie do końca sprawdziła Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ona coraz więcej ma występów publicznych, są one bardzo dobrze przyjmowane. Więc uważam, że jeszcze mamy 3 tygodnie kampanii, ponad 3 tygodnie kampanii. Naprawdę dużo może się zmienić. Ciężko jako Koalicja Obywatelska pracujemy. Staramy się zasłużyć na szacunek oraz zaufanie ludzi, z którymi codziennie rozmawiamy, bo jeździmy po polskich miastach, miasteczkach. Jesteśmy także obecni w dużych miastach. Wychodzimy ze szczerym programem, tak? Mamy konkretny, spisany program i jasną deklarację, że jeśli będziemy mieć możliwość sformowania rządu, to ten program będziemy realizować. A ten program jest naprawdę dobry. To na jaki wynik liczycie w skali ogólnopolskiej? Ja mam nadzieję, że jeszcze wszystko może się wydarzyć i rzeczywiście Koalicja Obywatelska będzie miała około 40% więcej niż Prawo i Sprawiedliwość i będzie w stanie razem z Lewicą, jeśli Lewica wejdzie, ale mam nadzieję, że tak, być może z PSL-em, skonstruować przyszły rząd. To dziękujemy. Tym podsumowaniem kończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Małgorzata Tracz, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Partii Zielonych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.